pozdrowić. No dobrze, moi drodzy. Zapraszam was tu wszystkich do przodu przed nas, przed nasz namiot. Nie sądziłam, że z taką radością będę tworzyć ten klip z rajdu, że z taką dumą będę wam teraz opowiadać o świetnym kierowcy Wojtku, jego pilocie Marku i budżetowym samuraju, który dostał przydomek Don Pedro. Nasz samuraj wyjęty z krzaków, wyreanimowany z myślą o jak najtańszym starcie na rajdzie 200 pieczątek 24 godziny w Jeleniej Górze, udowodnił, że nieważne jest to, czym startujesz, ile wrzucisz w swój projekt pieniędzy, jakie części i podzespoły zamontujesz, ale liczy się to, jakie masz umiejętności, doświadczenie i z jak dużą dokładnością pojedziesz. Liczy się dobra łączność na linii kierowca-pilot, dobre nastawienie, a przede wszystkim wiara w to, że dasz radę. Ciężko tak naprawdę do końca stwierdzić, natomiast na pewno jest to budżet, który zakładaliśmy pierwotnie, czyli budżet na poziomie 5000 zł, ale to nie jest tak do końca, to trzeba zaznaczyć, że bardzo dużo części, które zostały w samochodzie zastosowane, były to części, które jako zapasowe bądź z demontażu przez lata z innych samurajów leżały. No i koszt dla nas był zerowy. Samych części zakupowych było niewiele. Głównie zakupy opierały się na nowych simmeringach, nowych części nowych łożysk, bo część była poprawna, działała tak jak trzeba, nie były wymieniane. Wszystkie nowe przewody, zarówno hamulcowe, jak paliwowe. Elementy gumowe, polibusze, wieszaki, elementy do snorkela, farby, lakiery. To były rzeczy, które były kupowane jako nowe. Tak samo jak wiadomo, wszystkie oleje, wszystkie inne płyny eksploatacyjne w samochodzie, wszystko zostało wsadzone nowe. I jako tako części, jako części nie kupowaliśmy żadnych, dlatego że nie było takiej potrzeby. Po pierwsze te, które było, udało się zregenerować, naprawić, ewentualnie wykorzystać elementy, które leżały w garażu i z powodzeniem zastosować. Jedyną rzeczą, która była poza budżetem, była wyciągarka i to wszystko. Dzień drugi. Nastawienia? Raz. Tak. Bardzo, bardzo dobre. Bardzo dobre. Wyspani? Bardzo dobrze. Nie bardzo, ale wystarczy. No to powodzenia.
Dzień drugi. Dzień drugi, a tak jakby był pierwszy. W naszej klasie jechało ponad 20 samochodów, były również dwie klasy niżej, trzy klasy niżej tak naprawdę od naszej, nasza była czwartą klasą, od nas było tylko wyższe Adventure i Extreme. Jechaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi, z Wiktorem i z Arturem, Witarką, którą też kiedyś mieliśmy troszkę do czynienia. Jechaliśmy praktycznie w parze cały rajd, całe 24 godziny. Zgraliśmy się, jeśli chodzi o technikę jazdy, jechało nam się świetnie i naprawdę cały rajd możemy uznać do bardzo udanych i przyjemnych, takich rajdów, jakie lubimy. Sam rajd, świetne, 24 godziny pełnej technicznej jazdy, skrojony taką, tak na naszą miarę, dlatego że umówmy się, to jest seryjny samuraj z silnikiem 1.3 na dużych kołach, na seryjnych praktycznie przełożeniach, no mocy nie mamy, żeby rywalizować z mocnymi samochodami. Wszystko, co robiliśmy, nadrabialiśmy techniką. Rajd był bardzo techniczny. Wykorzystywaliśmy wszystkie możliwości, jakie mieliśmy. Wiadomo, wciągarkę jechaliśmy klasą wciągarkową, z wciągarką, ale poza wciągarką wspomagaliśmy się również trapami na jakichś kamienistych zboczach, trawersach, które były. Wykorzystywaliśmy mocno. Jechaliśmy najbardziej technicznie, jak umieliśmy, systematycznie, regularnie. I to przyniosło nawet bardziej niż oczekiwany rezultat. Nie, tutaj nie przejedziemy, bo to zataśmowane. Oh,
będą trzymać. Zawiniesz się i pojedziesz po tam. Potem tam już wyjedziemy sobie. Ale nie tędy. Gdzie tędy. Tędy, dlatego chciałem, żebyś tu wjechał, bo będziesz płacił to. Ładnie było tym drugim czasem ustawione. Tu się ustawi. Dobra, bo tamto jest bojera. Ale w końcu po rajdzie zasłużone piwo, nie? Nie, trzeba świętować. Moi drodzy, przechodzimy do miejsca pierwszego. Przypadło ono ekipie, którą byśmy strasznie przed chwilą skrzywdzili przez literówkę. 137 pieczątek i miejsce numer 1, ekipa numer 74. Brawo! Wojtek i Marek zajęli pierwsze miejsce w swojej klasie wyczyn elektryk, zdobywając łącznie 137 pieczątek. Jest czego gratulować. Dzień dobry. Dzień dobry. Rześki poranek. Bohaterowie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście naszych poprzednich filmów, to zachęcam do obejrzenia całej historii budowy naszego zwycięskiego samuraja Don Pedro. Wszystko znajdziecie na naszym kanale Robimy to w błocie. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę.